I sobie zanotujcie taką rzecz. Ewangelia Marka 1,14. Zaczniemy mówić o tym, co się popularnie nazywa ewangelizacją. Ja to nazywam, co głosić, żeby działało. Co głosić, żeby działało. Czyli Ewangelia według świętego Pawła. Ewangelia Marka, 1 rozdział, 14 werset, pokazuje coś, co mówił Jezus, jeżeli chodzi o ewangelizację. Otóż Jezus mówił dwie rzeczy. Zmieńcie myślenie i uwierzcie dobre nowinie. To mówił Jezus. Jezus był wzorem do ewangelizacji. Ewangelizujecie, wiemy o tym, głosicie Ewangelię, macie doświadczenia już swoje. Ja wiem, że można robić coś dobrze, ale można też lepiej. Ja zawsze chcę, aby to, co robię, było jeszcze lepsze niż to, co robiłem do tej pory. Na tym nie zależy. Kiedy głosimy Ewangelię, my głosimy ofiarę Jezusa i głosimy zmianę myślenia w związku z tym. Pamiętajcie, że rzeczy są spójne. My nie głosimy tylko ofiary Jezusa. My mówimy do ludzi o tym, że ofiara Jezusa jest punktem wyjścia do zmiany ich myślenia, bo ich myślenie jest nieprawidłowe. W ogóle, żeby głosić Ewangelię, to musisz uwierzyć, że Ty masz rację. Ty masz rację. Ty masz rację. Nie polemizujmy się w ogóle z tą racją. Ty masz rację. Nikt inny nie ma racji, tylko Ty. Ci ludzie, którym głosisz Ewangelię, oni w ogóle nie mają racji. No, wszyscy pacjenci. Martwi duchowo ludzie, zombie, otaczają się. W ogóle jesteśmy jedynymi żywymi ludźmi, Kościół na tej ziemi. Jedyni żywi ludzie, reszta to zombie chodzi. Kiedy tutaj w Krakowie usługiwałem w jednej szkole. I głosiłem w takiej klasie jednej. I w tej klasie, jak na godzinie wychowawcze. I w tej klasie, to w liceum było, w tej klasie taka dziewczyna, pod koniec mojego głoszenia, ona się strasznie zagotowała i mówi, to co? To znaczy, że jak ja nie przyjąłem Jezusa, to jestem gorsza? Ja mówię, nie, nie jesteś gorsza. Jesteś ładna, inteligentna, twórcza i martwa. Ona w ogóle wiesz. Nauczycielka by tam, nauczycielka z tyłu siedziała, ona w ogóle się nie spodziewała, że ona będzie na tej... No tylko tam prelekcja do spraw zachowań ryzykownych miała być, no ale prelekcja. Ja mogę opowiadać o swoich przeżyciach jak chcę. Ja robię prelekcje w szkołach i mówię o tym, że spotkałem Jezusa i on mnie uratował tego wszystkiego, więc i opowiadam jak tak chcę. No ale ona właśnie wtedy, że ja mówię, martwa jesteś, martwa. I wtedy nie zawsze tak było, właśnie rzadko tak było, że byłem inspirowany, żeby tak, na takich spotkaniach w szkołach rzucić wyzwanie ludziom. Ale wtedy właśnie rzuciłem wyzwanie. Jak to nie chcę być martwy z was, to szybciutko pod tablicę. I pamiętam taki jeden chłopak, jak wyrwał w ogóle z jednej ławki. Pierwszy, nie? Tam jest kilka osób za nim. Ja mówię, bo kto nie chce być martwy? To jest ważna informacja. A więc głosimy Ewangelię, nie głosimy Ewangelii wiesz, pod tytułem jedynie opowiadania. Opowiadamy o tym, opowiadamy, ale my mówimy ludziom, że jeśli nie myślicie jak my, to jesteście wszyscy w błędzie. Wszyscy jesteście w błędzie. My musimy odważnie mówić. Tylko my mamy rację. Ale to jest ta bariera, którą Kościół musi w ogóle przejść. Wszyscy nie macie racji, idziecie na zatracenie, tak? Po prostu. I co robi, i co się dzieje dalej w Ewangelii Łukasza 10:9? Jest opisane to, że
Głoszenie jest ściśle związane z działaniem ewangelizacyjnym, czyli ewangelizacja to jest również działanie. Czyli my nie tylko mówimy, ale my działamy. Uzdrawiamy, uwalniamy, tak? Proponujemy moc. Kiedy głosisz człowiekowi, to mówisz, co mogę dla Ciebie zrobić? Uzdrowić Cię, uwolnić. Mam moc, wystaw mnie na próbę. Mam moc, mogę coś dla Ciebie zrobić. A więc ewangelizowanie jest związane z działaniem. Nie jesteśmy jedynie tymi, którzy mówią, ale jesteśmy tymi, którzy proponują ludziom moc. Tak? Proponujemy moc. I teraz tak, przejdziemy do listu do Rzymian, pierwszego rozdziału, a w zasadzie tak, pierwszego rozdziału. List do Rzymian, pierwszy rozdział, 16 werset. Albowiem nie wstydzę się Ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, że będzie przydał temu Greka. Żyda i Greka, kiedy czytacie w wypowiedziach Pawłowych, czytamy to w przełożeniu na naszą dzisiejszą sytuację jako religijnego i humanistę. Żydzi są symbolem religii, a Grecy humanizmu. To są dwie siły w ręku diabła, którymi on działa na świecie. Ludzie się dzielą albo na religijnych, albo na humanistów, nie ma jak być. I Kościół. Kościół, religijni i humaniści. Które to dwa nurty też do Kościoła przychodzą. Ale co najpierw Paweł mówi, nie wstydzę się, tak? Nie wstydzę się. Co to znaczy głoszenie? Co jest pierwszą rzeczą przy głoszeniu Ewangelii? Nie wstydzenie się. Jeśli się wstydzisz, nie będziesz głosił. Tak? Żeby się nie wstydzić, to trzeba być pewnym siebie, pewnym słów, które się głosi. O. No i co? I zacząć głosić. Ludzie zawsze mówią, od czego mam zacząć głosić? Ja mówię, żeby zacznij głosić. Na przykład u nas w kościele przerzucamy ludzi przez ulicę. Ja mówię, idźcie na ulicę, głoście. Ja mówię, to nie musicie być ewangelistami, żeby głosić. Tu chodzi o to, żebyś się przełamał. Nie chodzi też o to, żeby ewangelizację zamykać do tematu ulicy, bo tak też nie jest. Tak naprawdę ulica nie przynosi dużych efektów. Tak? Ulica to jest miejsce, gdzie mamy siać, a nie zbierać. Wyrzec serca, aby siać. Ja się już dawno tego nauczyłem, że kiedy siejesz na ulicy, to zbierasz z innych miejsc. Bo istnieje zasada, tak? Siej i zbieraj. Kto sieje obficie, ten zbiera, tylko niekoniecznie w tym samym miejscu. To tak samo jak siejesz pieniądze, tak? A niekoniecznie odzyskujesz je z tego samego miejsca. Zgadza się? To nie tak działa. Siejesz w kościół, tak? A sukcesy zawodowe odnosisz w świecie. Zauważ, co się dzieje. Siejesz w królestwo, płaci ci Egipt. To jest dopiero numer, co? To jest to takie techniki, że tylko Bóg mógł wymyślić w ogóle takie rzeczy. W ogóle wiele o co chodzi. Mówię, taki mamy układ, ty będziesz siał w królestwo, a ja ci będę płacił z Egiptu. To jest, trzeba mieć poczucie humoru. Co robi Paweł? No my od pierwszy rozdział od 18 wersetu aż do trzeciego rozdziału 20 wersetu. I proszę was, pamiętajcie o tym, żebyście sobie to studiowali. Co ten Paweł nas uczy? To od 1.18 do 3.20, list do Rzymian cały czas. No on tam wykazuje grzech. No jakżeż ludzie się boją w kościele wykazywać grzech. A Paweł od 1.18 do 3.20 wykazuje grzech. Dwie rzeczy. Odstępstwo i samosprawiedliwość. Szykanuje religię i szykanuje humanizm. Tyle rozdziałów. Dwa pełne rozdziały na to spędza. Rozumiecie, o co chodzi? On nie zaczyna od tego, że Bóg Cię kocha. Nie wiem, czy to zauważyć. Zwróć na to uwagę. Proszę Cię, ja wiem, w jakim kraju żyjemy i wiem, jakie demoniczne siły stoją.
głoszenie Ewangelii w tym kraju z miejsca, że Bóg Cię kocha, jest propagowane przez wszystkie ruchy religijne. Rozumiecie to? Wszystkie ruchy religijne to robią. Wszystkie. Jak już tam nie mogli sobie poradzić w Kościele katolickim z różnymi przełożeniami tego Boga, to dali Maryję. Bo jak On już tak Cię dał, no bo z Nim to tak nie wiadomo. Z tym Ojcem. No tutaj ten miłosierny Syn jest, tak? Ale On jednak z tym Ojcem sztamę trzyma. No ale Maryja jest taka osobna. Tak już wszystko zawiedzie, to ona nie zawiedzie. Że zawsze te przypomnienia, jak Cię Bóg, jak nie jesteś pewny, ten Bóg Cię Maryja kocha chociaż. Ona Cię załatwia, mama. Rozumiesz, że tam do Ojca pójdzie, załatwi z Synem, w ogóle wie, o co chodzi. To taka, w ogóle, to, ale to ten Bóg Cię kocha, bo to jest ten Bóg, wiesz, w tym wypadku, wiesz, On w czwórcy jedyny jest. Bóg w czwórcy jedyny. Maryja jest czwartą osobą Trójcy Świętej w naszym kraju. To jest standardowe. Musimy... Ale ten, a co robi Paweł? On krzyk wykazuje. W ogóle co on w ogóle do nich mówi? On do nich mówi, on tak do religii, w religii siedzieć. Tak? Pamiętam, kiedyś jesteśmy na ulicy i w ogóle puszczamy jakieś tam piosenki między głoszeniami i głosimy. I w pewnym momencie tak się pomodlę i mówię, Boże, a jest jakaś, mówię, taka fajna piosenka, która by tutaj poniżyła system katolicki. I natychmiast w internecie wyskakuje mi anielski orszak, niech Twą duszę przyjmie w rytmie dance. Słuchajcie, żebyście Wy to zobaczyli, ja to włączyłem, tam anielski orszak, niech Twą duszę przyjmie, w takim rytmie, jakie zaczęły być manifestacje demoniczne na ulicy, to był szok. Jak tylko dotknęliśmy religię w ogóle, nie? Od razu ludzie ustali, co to? Jaka to herezja? Jak wcześniej leciało, że Jezus kocha, to wszystko w porządku, to nie jest problem. Wszyscy przechodzili. Jak w letargu. Jak anielski orszak w rytmie des poszedł, tak? Człowieku, ja mówię, aha! Tu są drzwi. Tu mamy drzwi. W tym kraju możesz różne rzeczy robić i z tym się nie przebijesz. Rozumiecie, o co tutaj chodzi? Tu się nie przebije z pewnymi rzeczami. System religijny, system katolicki obwarował, tak? Duchową enklawę, to jest obwarowane. To jest wszystko obcykane. To są rzeczy, które są mówione każdego dnia w ogóle. O Bogu, który Cię kocha. A Paweł tak nie zaczyna. On mówi o miłości Boga, ale nie na początku. On bez żadnej żenady wykazuje grzech. I mówi w ogóle, co to znaczy, on wykazuje grzech? Bo wszyscy w błędzie jesteście. Wy humaniści i wy religijni. Wszyscy jesteście w błędzie. Od 3.21 do 3.30 dopiero w tym momencie Paweł mówi o zastępczej ofierze Jezusa, o tym, że jesteśmy zbawieni z łaski i o tym, że łaskę osiągamy przez wiarę. W tym miejscu Paweł zaczyna to mówić. W 4 rozdziale, cały 4 rozdział, Paweł poświęca na tym, żeby pokazać, czym jest wiara. Bo ludzie nie mają pojęcia, czym jest wiara. Co ciekawe, 5 rozdział, 1 werset, Paweł pokazuje skutek nawrócenia. Wiecie, co on pokazuje? Pokój z Bogiem. Paweł nie mówi, nawróć się do Jezusa, tak? Z jakichś innych powodów, tylko dlatego, żebyś miał pokój z Bogiem. Słuchajcie, ludzie nie rozumieją bardzo ważnej rzeczy. Chcę, żebyście to zrozumieli, proszę Was. Zaskoczcie tym. Bóg poza Chrystusem jest niebezpieczny. To jest niebezpieczna postać.
Wiecie o tym? To jest niebezpieczna postać. Ludzie nie chcą się z tym zgodzić w sobie. Bo ja, rozumiesz? To nie jest buzia. To nie buzia. To nie w imię Ojca i Syna. To nie to jest. To nie to. To niebezpieczna postać. On w Chrystusie świat ze sobą pojednał. Poza Chrystusem świat jest potępiony. I do utylizacji. Łącznie ze spaleniem globu ziemskiego. To są stałe, a nie wypadkowe rzeczy. To są stałe. To są fakty. Konkretne dyrektywy, które się nigdy nie zmienią, rozumiecie? Bóg w Chrystusie kocha człowieka. W Chrystusie. Dlatego Chrystus przyszedł. Chrystus przyszedł po to, żebyśmy nie zginęli. To jest ta miłość Boga. Dlatego jak my ludzi zapraszamy do Chrystusa, tak? To oni nam nie robią żadnej łaski. My im pokazujemy ratunek i mówimy, ludzie, będziecie mieć pokój z Bogiem. To my do tego ludzi prowadzimy. I wiecie, jak ja o tym uczę, to wielu mówi, ale to wcale nie jest zachęcające, jak ludzi zachęcam. Wie, ale do czego zachęci? Kiedyś Duch Święty mi powiedział tak, brylantów się nie reklamuje. Jak byłem w Holandii, w kościele, to Duch Święty mówi tak, ja chcę, żebyś pojechał do Antwerpii. I my wsiedliśmy w samochód i pojechaliśmy do Antwerpii. I poszedłem na ulicę, gdzie są sklepy z brylantami. I tam nie było reklam. Wiecie, to jest taka ulica, obskurna. Tutaj jest wiadukt, dworzec kolejowy, wąski chodnik i sklep przy sklepie brylanty. Nie ma tam wspaniałych witryn, rozumiecie? Ale wszyscy na świecie wiedzą, co to jest diamentowa aleja. Wiesz, proszek Ariel możesz reklamować. Rozumiesz? Możesz zachęcać ludzi, proszę kupić proszek Ariel. Do Chrystusa się nie zachęca. Ewangelizacja to nie jest zachęcanie do Chrystusa. Ewangelizacja to jest rzucenie koła ratunkowego ludziom, którzy giną. Mój ojciec był ratownikiem. Mój ojciec opowiadał mi o tym, że czasami trzeba było ogłuszyć człowieka, żeby go uratować. Mówi, ty nie wiesz, co jest w stanie zrobić 50-kilogramowa kobieta, jak ją ratujesz. Ona się na tobie zapnie, proszę ciebie, jak pająk. I idziesz z nią na dno. Facet ważył 100 kilo, mój ojciec. Był bardzo dobrym pływakiem. Rozumiecie? Do Chrystusa się nie zachęca. Paweł nie zachęca do Chrystusa. Ewangelizacja to nie jest zachęcanie do Chrystusa. Rozumiesz? To nie jest zachęcanie. Co tu zachęcać? To jedyne wyjście. Przychodzisz do ludzi i mówisz, w Chrystusie Jezusie jest twój ratunek. Co ty będziesz mi mówił o swoje życie? To żyj swoim życiem. Nie chcesz Chrystusa? Cześć. Czego on uczy ten Chrystus? Nie chcą was przyjąć w jednym mieście? Tak? Dziękuję uprzejmie. Strzepnijcie pył. Idźcie do następnego. Kto tu mówi o reklamie? Rozumiesz, co się dzieje na ulicach w Polsce? Chodzą religijni ludzie z tabliczkami, jak chcesz, to się o ciebie pomodlę. Inni biegają za chorymi ludźmi i mówią, daj się uzdrowić, daj się uzdrowić. Widziałeś kiedyś raz Chrystusa, to goni kogoś, żeby go uzdrowić? Widziałeś raz Chrystusa, który w ogóle przekonuje w ogóle religijnych Żydów, że on jest Synem Bożym? Człowieku! On w ogóle wiesz, nikt mnie nie rozpoznajecie, to jest wasz problem. Kto ma uszy do słuchania, niech słucha. Kto nie ma, to nie. Tak?
Proszę was, zobaczcie, czym jest ewangelizacja. Bo to się bardzo łatwo jest na tym pomylić. Kościoły zachęcają ludzi do Chrystusa. Potem w kościołach jest ogromna ilość ludzi, która nigdy nie poznała Chrystusa. Nie poznała Go. Kupa ludzi nigdy nie pokutowała za swoich grzechów. Mówią, ale z czego ja miałem pokutować? Dziękuję bardzo. On mówi, że on przyszedł do Jezusa, ale on nie wie, z czego miał pokutować, bo on nie wie, z czego. Ja mówię, nawróciłeś się do Jezusa? Tak. Ja mówię, pokutowałeś? Nie, no to ale z czego miał pokutować? Ja mówię, a to co ci powiedziałem? No, że Jezus mnie kocha. To jestem. Skutek nawrócenia. Pokój z Bogiem. Od 5.6 do 5.21 Paweł mówi o zamianie krzyżowej. W tym miejscu opowiada o zamianie krzyżowej. Od 6.1 do 6.14 mówi o tym, co się stanie, kiedy uwierzysz i oddasz swoje życie Bogu. A od 8.31 do 8.39 opowiada o miłości Bożej dostępnej dla nas dopiero w Chrystusie. To jest Ewangelia według świętego Pawła. Prześledźcie sobie list do Rzymian. List do Rzymian, który jest najważniejszym traktatem teologicznym w całej Biblii. Za nim idzie list do Hebrajczyków. Głoście Ewangelię. Przeprowadzajcie ludzi do Jezusa, ale proszę was, nie reklamujcie Jezusa. Nie reklamujcie nieba. Jesteście posłami. Posłami. Mówcie prawdę. Pokazujcie ludziom. Jeżeli nie nawrócicie się do Boga, nie oddacie życie Jezusowi, to skończycie w piekle. Czy jesteście dobrzy, czy źli? Czy chodzicie do kościoła, czy jesteście porządni, nie ma żadnego znaczenia. Bóg was kocha, ale wyrazem Jego miłości jest posłanie Chrystusa. Oddaj Mu swoje życie, uwierz w Jego niezasłużoną śmierć za twoje grzechy, uwierz w Jego zmartwychwstanie, uznaj Go za Pana, za Pana, za Pana, za Pana, żeby Bóg był twoim przyjacielem, najpierw musi stać się twoim panem. Najpierw jest klęknięcie, a potem jest podniesienie. Ja znam mnóstwo ludzi, którzy nigdy nie klękli. Nigdy. Nigdy nie było w ich życiu w ogóle miejsca uznania Jezusa za Pana. Ale mówią, że się narodzili z Bożego Ducha, bo taką im przekazano Ewangelię. Bo wszystkich kocha. Tak, pewnie. W Chrystusie. Ja wiem. Ja w ogóle wiem, że Bóg jest miłością. Tylko chodzi o to, że poza Chrystusem ta miłość jest nieosiągana dla człowieka. To nie można. Nie da rady. W ogóle wiem. To nie można. Nieważne, czy człowiek jest dobry, czy zły, czy jest Żydem, czy Grekiem. On musi przyjąć Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Nieważne, czy on chodzi do kościoła, czy on jest w religijnym jakimś miejscu, czy jest w żywym zborze. Nieważne, czy jest dobrym, czy złym człowiekiem. I to my musimy ludziom głosić. W ogóle nie bójmy się tych rzeczy głosić. Nie trzęśmy się jak w ogóle myśli, czy on przyjmie, czy nie przyjmie. To nie jest twoja sprawa, czy on przyjmie, czy nie przyjmie. Czy to nie jest twój problem. Jesteś w Chrystusie? Jesteś. Idziesz do nieba? Amen. Masz załatwioną wierzchę, dziękuję uprzejmie, jesteś ustawiony na zawsze. Ty wychodzisz w ogóle z miejsca, że jesteś ustawiony na zawsze. Idę teraz w głosie Chrystusa. Ja mam coś wam do przekazania, ja idę do nieba, jestem człowiekiem nieba, zapraszam serdecznie. Ktoś idzie ze mną? Nigdy nie idzie za. Rozumiecie? Ja pamiętam, jak moje żony głosiły. Ja mówię, Agata, kocham cię, ale sytuacja jest dramatyczna. Ja idę do nieba, idziesz do piekła. A ta siedziała po drugiej stronie stołu i ty idioto skończony. Ja idę do piekła, a ty idziesz do nieba. Ja mówię, no tak. Zapaliła, mówię, nie no. Ja do piekła.
Jak? Za co? Ja mówię, nie za co, tylko dlaczego? Ja ci powiem, dlaczego ja nie idę. Bo przyjmę Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Słowo Agata, to po grece znaczy dobra. W grece. Ona nawet imię ma dobre. To dobry człowiek zawsze był. Zawsze dobry człowiek. To ja byłem zły, a ona była dobra. To ja ją biłem, to ja ćpałem, to ja krzywdziłem. Ona była dobra. Ona wytrzymywała, ona była, wiecie, matka, Polka, tutaj dbająca o wszystko. Teraz ona się dowiaduje, że ona to piekło będzie. I takie jest środowisko w naszym kraju, rozumiecie? 80% ludzi w tym kraju to porządna klasa średnia. 10% to bogacze i 10% to patole. Kościół myśli, że jak idzie się do patoli, tak? I im się mówi, że są na dnie, to to ich w ogóle rusza. Otóż nie. To ich w ogóle nie rusza. Jak się idzie do bogaczy, tak? To też ich nie rusza. I klasy średniej też nie rusza. Nic. My nie mamy, rozumiecie, my nie mamy ludziom nic do zareklamowania, nic. My mamy im do przekazania informacje o ratunku. My to mamy ludziom dać. To jest nasze posłannictwo. To jest to, co mamy ludziom zanieść. Stajemy dla nich jako wzór, mówimy, w moim życiu nastąpiła zmiana z uwagi na to, że przyjąłem Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Idę do nieba, tak? Jestem zdrowy, jestem wolny, umiem kochać. Tak? Moje życie jest dobrym życiem. To wszystko, o czym mówi Paweł w tym liście do Rzymian, można zawrzeć w 3 minutach dobrego poselstwa wobec drugiego człowieka. Nie reklamujcie Jezusa. Głoście Ewangelię i uwalniajcie Bożą moc. O wiele więcej przyniesie taka rzecz, niż tłumaczenie ludziom, że Bóg ich kocha. Oni wiedzą, że ja nieraz słyszę. Ja wiem, że mnie kocha. Poszedł. On wie, że ją kocha. Różne rzeczy przetrenowałem w życiu, słuchajcie, słowo humoru. Przerobiłem masę różnych rzeczy. Czego ja nie robiłem, ludzie? Ja sobie tak udowadniałem, wiecie, jak kilka lat sobie udowadniałem, że ja umiem głosić Ewangelię. Jak ja sobie zadania stawiałem. To Tworek kiedyś pojechałem głosić Ewangelię w szpitalu psychiatrycznym. Mówię, ja tam wjadę z mocą Bożą. Mówię, w ogóle. Wjeżdżam do tych Tworek, jeszcze samochodem, wjechałem pociągiem, przyjechałem do Pruszkowa. Wiesz, wchodzę na teren tych Tworek. Idzie pierwszy psychicznie chory. Mówię, jest! Ja już jest mój. Przyprowadzę do Jezusa. Co to jest dla mnie w ogóle, nie? Po co do niego? I mówię w ogóle, wierzysz w Boga? A on mówi, w którego? Teologia mi runęła. I więcej, wymienił wszystkich, których znam. Ja w ogóle stoję. No, muszę zmienić głoszenie. Różne rzeczy przyjmowałem. Tak? Układałem się z katolikami, przez 6 miesięcy, ja byłem ekumeniczny, przez 6 miesięcy za sobą w Duchu Świętym prowadziliśmy spotkania, wszystko. Człowieku, byłem u tego, jakoś nazywa, tego głównego w diecezji płockiej odnowy w Duchu Świętym, jak to tam się animator, czy ktoś tam, cały ten główny tam ksiądz od tego całego zamieszania. Co ja tam, ja wszystko już przetrenowałem. Tak? Bieganie za ludźmi, żeby ich uzdrowić, mówienie, jak ich bardzo Bóg kocha, wszystko. I wreszcie Duch Święty mnie wprowadził w miejsce, powiedział, Artur, bierz przykład ze mnie. No. Ja naprawdę dobrze głoszę. W ogóle wiesz, no dobrze głoszę ten Jezus. I ten Paweł w ogóle, Paweł to rozpisał, to rozumiesz, o co chodzi? Jezus to robił, a nawet to rozpisał, no. Dlatego Ewangelia według świętego Pawła. Rozumiecie, o czym mówię? To jest to. Ten Jezus to robił. W ogóle co on robił? On ich wysłał i mówił tak. Idźcie i powiedzcie tak. Przybliżyło się Królestwo Niebieskie. Co to znaczy? Znaczy, że ja tu przyszedłem. Skoro ja tu jestem, to znaczy, że przybliżyło się Królestwo do was. My wychodzimy na ulicę i mówimy, przybliżyło się Królestwo do was, bo my tu jesteśmy. Ktoś potrzebuje uzdrowienia, uwolnienia, wszystko mamy. Każdą rzecz. Ale przyjdźcie. Wybierzcie.
Skorzystajcie, tak? Nie inaczej. Nie mówimy, że nasz Kościół jest fajny, że w ogóle jest fajny. Teraz rusza ekipa, która będzie chodziła ewangelizować do klubów nocnych, do dyskotek. U nas będą chodzić co piątek, jak już się od normalnie do klubów, wiecie, będą się fajnie ubierać, chodzić sobie i głosić w ogóle po nocach, nie? Będą głosić im prawdę. Bardzo bym chciał, żebyśmy mogli sobie w najbliższej przyszłości, tak pewnie zrobimy, nabyć autobus, gdzie będziemy mogli uwalniać od demonów pod dyskotekami. Gdzie będziemy zapraszali ludzi. Potrzebujecie uwolnienia? Come on! Czerwony autobus. Kto nie chce do piekła? Do autobusu. Jesteśmy kołem ratunkowym. Jesteś kołem ratunkowym. Nie reklamuj Jezusa, nie zachęcaj. Nie mów, wiesz, będzie dobrze, będzie super, przyjdź do nas. Przyjdź. Nie, no przecież wiesz, że jak przyjdę do kościoła, do ciebie, to nie będzie dobrze. Ty wiesz, co zaraz mu zrobisz. Będziesz chciał zmienić myślenie, wypróć mu inne rzeczy, rozerwać bezprawne więzy. Wiesz, o co chodzi, zaraz nie będzie dobrze. W kościele nie jest fajnie. W normalnym kościele to nie jest fajnie. Kościół to nie jest klub. W normalnym kościele nie jest fajnie. Tak jak w normalnej rodzinie nie jest fajnie. Jak jest w normalnej rodzinie? Prawdziwie. Prawdziwie jest w rodzinie w ogóle. Prawdziwie! I w normalnym kościele jest prawdziwie. Prawdziwie jest. Że nie możemy powiedzieć, choć jest fajnie u nas. Bo wcale nie jest. Ranimy się, płaczemy w ogóle, a wychodzimy z zaburzeń naszych w ogóle, nie? Żygamy czasem. W ogóle różne małe rzeczy. To jest prawdziwie jest u nas, tak? Jak w życiu. Głoś Chrystusa, nie Kościół. Kiedy on przyjdzie do Chrystusa, chodź do kościoła. Albo powie do niego przyjść do kościoła, to tam spotkasz Chrystusa, jak będziesz chciał. To już jest twoja sprawa, ale zapraszasz do Chrystusa. Z tym was zostawiam, przyjaciele.